Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na czele z Panem Starostą, tak licznie zgromadzonych w naszym amfiteatrze. Spotykamy się w pierwszej dekadzie sierpnia, jak co roku, aby zainaugurować Święto Miasta, Wawrzynki Słupeckie. Przygotowaliśmy na te kilka dni dla Państwa bogatą ofertę i myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego, ale dzisiaj, nie bójmy się słów, rozpoczynamy od mocnego uderzenia. Dzięki Januszowi Rewersowi, słupczaninowi, będziemy mogli być świadkami pierwszej wawrzynkowej nocy kabaretowej. Życzę Państwu miłych wrażeń, udanego całego weekendu i Wawrzynki Słupeckie Anno Domini 2009 uważam za otwarte. Dziękuję, życzę dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Zadziałamy jak taka skrzynka kontaktowa między Państwem i my ten program napisaliśmy na podstawie kontaktów z naszymi widzami. Dostajemy listy różne, długie, krótkie, niektóre są prawdziwe, niektóre niekoniecznie i fragmenty tych listów będziemy Wam dzisiaj cytować. Na początek taki jeden z nich. Drogi kabarecie Ciach, od razu widać, że jest prawda, bo tani to my nie jesteśmy. Bardzo Was lubię, jesteście świetni, a jedna z moich ulubionych scenek to ta o chińskiej restauracji. Brawa dla innego kabaretu. Podziwiam Was, gdy gracie we czterech na skrzypcach. Brawa dla innego kabaretu. Albo jak jest sketch o wyrywaniu lachonów. Tak, brawa dla jeszcze innego kabaretu. Podpisano Doda. No panie, ale przecież nie aż tak, ale nie aż tak wszystko jedno. Strasznie gruba taka przytyta, no aż zdjęcie wypukłe. Ale buzia ma wesołą. A nie wiem, z czego ona się cieszy. Się śmieje jak głupia do żera. A co ona ma w ręku? Ser. Już się zgadza, ale za grubo, No, zobacz. Co najmniej jest gwarancja, że dobrze gotuję. No ale nie ma gwarancji, że ja się przy niej dopcham do talerza. A ile ona ma lat poza tym? Pan się przyjdzie, co pan tu prowadzi? Biuro matrymonialne czy zakład pogrzebowy? No, dobrze, no rzeczywiście, no pani Wiesia ma swoje lata, no. Tak, chyba wiek. Czy ona się kiedyś w węglu odcisnęła? Pani Wiesia ma swoje lata.